Cześć, witajcie. Jesteśmy w tym nowym kurniku. No i tak sobie pomyślałem, że możemy tutaj przyniósł wnioski. Co prawda nie ma żadnych grzęt, nic, no ale dałyby radę na ziemi. Nawet by mogli na tym sobie o tu siedzieć, nie? Ale teraz tak przy sprzątaniu stwierdziłem, że no dobra, może jednak nie. Bo może być później taki problem, że wiecie, 3 dni tu by posiedziały, bo później już niby ma być trochę bez deszczu. To by sobie wróciły tam na wybieg, nie? Tylko że tak sobie pomyślałem, że potem jak wrócą do stada, to mogą być bójki z silkami, no szkoda mi małych silek. Także tak nie robię, tylko sprzątałem sobie tutaj tak to ułożyłem. No i co, trzeba robić ten wybieg w sumie. Zobaczę jak są ceny ten, ogrodzeń. A przyszedłem tutaj po słomę, bo jest naprawdę, nie było mnie 2 dni. I wygląda strasznie w kurniku głównym. Także muszę tam, no nawet nie sprzątnę teraz, bo leje. Ale po prostu no przykryję to słomą, wiecie, grubszą warstwą, żeby miały lepiej. Przecież nie będą w błocie spać i w odchodach. No, także wygląda to strasznie, że tak powiem. Szkoda mi kurek aż. Sypiemy cały wór. O, nie wiem czy nie zobaczysz. Nie jest za dużo, musicie mieć grubo. Chyba za dużo, a tu jednak za mało. Dobra, tu jest jeszcze górka, muszę ją rozgarnąć, ale ja już puszczam te kury, bo mi rozsypują. Dobra, u wszystkich, których potrzebowałem tak bardzo, mam posprzątane. No, to się jak zwykle rynna zapycha. Trudno. Co tam? Dobra, dostały jedzonko, dostały wody świeżej, wszystkiego. Gniazdo wyczyszczone, cały kurnik wysprzątany. Dobra, tu wysprzątałem. Tutaj też wysprzątałem i tak silka i karzełka kochinka. Zaczęły się nieść, także. Aha, no super, dostały wodę i rozlał. No nie dostaniesz. Te poidło, co tutaj miałem, to mam w sumie, ale nie wiem, zawieszę je kiedyś. Tylko, że mi się zachciało. Także, jakby ktoś chciał, ja lęgowę od nich, bo na pewno nie będę lęgował, znaczy no inkubował, to możecie pisać, to mogę komuś zebrać bez problemu. No co, sileczki wszystkie dostały jeść, także tak, niech rosną. No musiałeś sobie rozlać tą wodę, teraz co, masz tylko tam troszeczkę. Ja ci nie naleję drugi raz, muszę im przynieść to poidło. I teraz czas im sprzątnąć. A tu to masakra, a tym, wiecie, tym takim, no metalowe, że tak powiem, bo to metalowe jest. Tak łatwo się wywalić, że masakra, już raz się wywaliłem. Dobra, no i mam tu sprzątnięte, nakarmione. Ale powiem wam, o, tu się już zabiłem oczywiście. Na tym błocie masakra. Powiem wam, że jak jest taki deszcz, no po prostu jak pada, to już nie jest pasja, tylko męczarnia. Dobra, jeszcze wam przyszedłem pokazać. Bo tutaj tak, zaczęliśmy ze znajomym budować wały permakulturowe. O, widzicie, takie kłody przynieśliśmy, bo tam runęły drzewa podczas ostatnich wichur. No i tak, tu było ziemi tyle, tylko że była prawie do tej dyni, nie? No, w zasadzie o, do tego drzewa była. To już trochę wywieźliśmy, trzeba teraz całą tą górę wynieść i to przełożyć po prostu gdzieś tam, nie? Chociaż no, przełożyć. Tej chyba nawet, jak się to wywiezie, to z tej będzie na bieżąco brało ziemię, żeby te przysypywać. Po prostu chcę trochę, żeby tej ziemi w nim było, żeby to fajnie się tam pod spodem kompostowało wszystko. No i tak. Jak jeszcze, dokładnie nad warstwami jeszcze nie wiem, na razie rzucone jakieś chwasty, jakieś gałązki, co leżały. Wiadomo, coś tam będzie robione, ale na razie trzeba po prostu się pozbyć tej ziemi, a to jest najgorsze. No a widzicie, leje. W piątek trochę zrobiliśmy. Nagrywałem nawet takie kawałki. Może wam skleję z tego film, ale zobaczymy. Zobaczymy, czy będzie sens, czy w ogóle to zrobię. Muszę to zrobić tą jesień, znaczy wiecie, do przyszłego roku. Ale po prostu może być ciężko, bo ta papryka się ugina, no ale patrzcie, ich jest sporo na krzaku. Takiego jeszcze nie miałem. Tej odmiany tak ładnie urośniętej. No to są te takie zwykłe. O, dojrzały kolejne, a jeszcze nie. Te takie ładne, chociaż trochę małe, ale zawsze coś fajnie. Tu już wszystko poszło. Krzak tu coś się psuje. O! Krzak się psuje, a papryczka leży, wezmę ją do domu. W ciemności może dojrzeje. Dobra, ja chciałem tutaj przyjść, żeby zobaczyć, jak arbuzy. Nie było, mówiłem chwilę. I ciekawe. O, już koniec. Patrzcie, psują się, zaraza.
Może jakbym zabrał te ogórki, to by było trochę wolniej, bo zobaczcie, one nie wyglądają na zależone od... Widzicie, od tej strony są zdrowe? No, to wszystko idzie do górków, tak. To mogłem zabrać, no ale już za późno. Mój błąd. Ten fajnie urósł, taki trochę większy, no ale co, małe są w tym roku. No ale kilka jest, może będą akurat dojrzałe, zobaczymy. Dobrze by było. Chciałbym zjeść sobie uprawiane. Dobra. W przyszłym roku powinny być lepsze, mam nadzieję. Na wałach spróbujemy, to może wiecie, inne będą. No a tutaj jest ta agrowłóknina, no ale ona już zostaje. Jak ją rozkładałem, tak zostanie. Aczkolwiek mówię, o wiele lepiej ściółkować trawą skoszoną, czy po prostu jakimiś chwastami, no wiecie, naturalnymi takimi po prostu rzeczami, które się będą rozkładać. Bo to jest i nawóz, i przy okazji macie, wiecie. No na przykład to jest śmieć później, po kilku latach trzeba wyrzucić i co z tym zrobić, nie? Ale to też jest lepsze dla gleby, jak macie trawę, czy coś. A więc ja już będę kończył, tak jeszcze sobie przyszedłem tutaj na ogród. No i co, możecie pisać, jak to u was wygląda, gdy leją takie deszcze, bo mówię, ja nienawidzę. Wolałbym śnieg, żeby zimno było. To jest fajniejsze. Niż o takie coś się pluskać w tym błocie. Jeszcze się dzisiaj nie wywaliłem. Mam nadzieję, że nie wywalę. Masakra. Nosić, tak wiecie, wszystko. Nie lubię, nie lubię. Ziemniaki, patrzcie. Może już będzie trzeba kopać we wrześniu na pewno. No i co? Wracamy do szkoły zaraz. Także jak to będzie, zobaczymy. I widzimy się w następnym filmie. Cześć.